takimi zespołami nam się gra najgorzej, najciężej, bo trzeba zawsze, trzeba zachować koncentrację i grać o każdą piłkę. Tutaj nie wolno się zdekoncentrować, bo tutaj łatwo jest stracić uwagę i można łatwo przegrać set, a my tego nie chcemy, wygrywać chcemy wszystko i jak najlepiej, żeby za 3 punkty w stosunku 3-0. Dzisiaj rywal tak naprawdę troszkę słabszy, cieszę się tak naprawdę, że wygraliśmy, cieszę się, że wygraliśmy u siebie, tak naprawdę te 3 punkty zostawiliśmy, bo tak naprawdę w tym roku każde punkty są ważne. Cieszę się, że też dostałem szansę w końcu, bo po tej dłuższej przerwie no trochę się tam borykałem ze zdrowiem, ale ważne, że są 3 punkty, zdrowie dopisuje i teraz następny rywal na wyjeździe Bielsko. W pierwszym secie na pewno zagraliśmy bardzo dobrze, kopnęliśmy fajnie z zagrywki i to było widać, bo do 11 wygraliśmy. Natomiast już troszkę ten drugi set, już troszkę, że tak powiem, chyba my też na pewno słabiej zagraliśmy, a przeciwnik też lepiej i to było widać w drugim i trzecim secie, gdzie tak naprawdę skończyły się gdzieś mniej więcej do 20 punktów. To na pewno cieszy, że nie daliśmy rywalowi ugrać żadnego seta. Nic, trzeba dalej trenować i szykować się na kolejne spotkania, bo to już za 3 dni gramy z bodajże Bielskiem, więc trzeba zapomnieć o tym meczu, wyciągnąć z niego jak najwięcej wniosków i trenować i przygotować się na Bielsko. Na pewno atutem jest zagrywka tak naprawdę u nas w drużynie. I to było widać dzisiaj. Widać było, że no tak naprawdę widać było, że Bieniu skończył tak naprawdę ten mecz 2 ostatnimi asami, więc no też ciężko pracujemy na zagrywce. Ciężko trenujemy zagrywkę na treningach i to było widać na pewno dzisiaj. Teraz się właśnie zaczyna ten okres, gdzie będziemy rozpoczynać te mecze co 3 dni. Ja się z tego cieszę, bo na pewno trener będzie musiał korzystać ze wszystkich zawodników, bo naprawdę ilość meczy nie pozwala grać tylko jedną z szóstką i no, każdy musi być w pełni dyspozycji, żeby wspomóc zespół i w wygrywaniu i zdobywaniu punktów.